chcemy przedstawić skubarki. Skubarki to jest taki starodawny zwyczaj. Hodowało się gęsi i żeby te gęsi potem skubać i zimą, kiedy było już dużo wolnego czasu, nikt nie miał nic do roboty, baby słodziły się na skubarki. Przynosiły, każda przyniosła jakieś ciastka, upiekła, robiły wielką gościnę. No i plotkowały o chłopach, no i o różnych rzeczach takich. Każdy był ciekawy tego, żeby iść, baby się wszystkie słodziły. No i więc panny przychodziły, bo wiedziały, że na takie skubarki mogą przyjść kawalerzy. Kawalerzy przychodzili przeważnie tak już z kiełz, by pierzeło skubane, bo onym się robić bardzo nie chciało, woleli przyjść kiełzy porobione, ale jak jeszcze co było, to pozdmuchali ze stołu, z muzyką przyszli, z głożołką, pierze wszystkie się odleciały, panny do tańca brały. Gęś miała mesek i pierz. Mesek był na jaśki, a pierz był na zogłówki, jak się nazywało, i na pierzynę. No ta pierzyna była taka, jak cię przycisła, to ani nogą bieda było ruszyć. Ciepło było, no jak to we dwóch spało się, to się nie dało. Bo było tak ciepło. Albo chłopa, bo pierzyna, nie? No, a teraz, kiedy są centralne, no to się już nie da rady pod pierzyną spać, bo jest za ciepło, bo to było tak ciepło. No, ale dawno było w starych izbach zimno, mróz, no to musiała być ta pierzyna. Dawno, jak byli małymi dzieciami, mamusia chowała gęsi, bo jak było dużo pannów w domu, to trzeba było syćkim dać płosok. A było nas trzy, no to trochę tego trzeba było. I no, ja mam urost do dziś do gęsi, bo mamusia, jak przyszła ze szkoły, to zaraz musiała gdzieś te gęsi paść. I trzeba było się kąpać do rzeki, a była taka strasznie dozarto sąsiadka. Ja się siedziała na brzysku jak to dziecko, a sąsiadka ino patrzała, co gęsi wejdą na jej trowę i będą się paść. A tu mamusia z krzykiem: tatuś, że ty psio krew tych gęsi nie pilnujesz, ba Kasi głazis. No i tak to było. Chowało się te gęsi, chowało, potem znowu skubała mamusia te pierze, gęsinę się jadło, kwaśnice, te smolec. Był na chleb, do smarowania, na lekarstwo. Nas około gospodyń wiejskich zaczęło działać dokładnie rok temu, w grudniu minęło. W skład chodzi 14 kobiet i jeden mężczyzna. Zadaniem naszym albo zamierzeniami jest po prostu kultywowanie starych tradycji. Bierzemy udział w różnych konkursach. Braliśmy udział w konkursie, w szaflarach, w którym głównym składnikiem był ziemniak. W konkursie tym zajęliśmy drugie miejsce. W tym roku też braliśmy udział w konkursie potraw wigilijnych i choinki sprzed 50 lat. I tu się musimy pochwalić, zajęliśmy pierwsze miejsce w Myszczenicach, był to małopolski konkurs na 17 kół.